A teraz skład gości. Drużyna gra w ustawieniu 4-5-1. W zależności od rozwoju sytuacji na boisku, część pomocników może się przesuwać do przodu lub do tyłu i wspierać zarówno samotnego napastnika, jak i kolegów w obronie. Czy będą prowadzili? I mamy bramkę. Ładnie rozpoczęli to spotkanie. Teraz gra powinna nam się otworzyć. Na pewno na tym to się nie skończy. Ależ to było niesamowite uderzenie. Bez zastanowienia huknął z powietrza. To wymaga wspaniałej techniki. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta.